A dziś w sukcesie pisanym szminką o współczesnym przywództwie, o łamaniu schematów i o trendach. A ze mną Marta Rzecińska, dyrektorka ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard Europe. Witam Cię. Dzień dobry, witam. I Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej rzeczniczka prasowa w banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. E, obydwie Panie są zresztą członkiniami ym, jury, Konkursu, sukces pisany szminką Biznesu Men roku, więc tym mi mile jest. Nam no, również, hmm. miło. <noise> Już kolejny raz zresztą. No właśnie, dzisiaj słuchajcie, dziewczyny, taki temat, może i trudny i może i kontrowersyjny, bo wczoraj przeszperałam trochę po, po internecie, tak? Poszperałam po internecie. I w wielu, czy też badaniach, oczywiście wiadomo, jak robi się badanie na jakiejś grupie, no to trudno uzyskać wyniki, na przykład jeżeli bada się tylko mężczyzn, o tym, żeby byli za równością płci w 100%. No ale pojawiły się tam w tych mediach i w różnych wywiadach, wypowiedziach takie oto argumenty, że kobiety wcale nie chcą być u władzy, że wolą mniej. Wymagającą pracę, mniej zobowiązującą, że, no, że, że de facto wcale nie chcą takiej odpowiedzialności. I to taki częsty argument, który był używany właśnie w momencie chęci wprowadzania działań niwelujących nieobecność kobiet na wysokich stanowiskach. I co wy na to, to takie. Znaczy, częste, nieczęste. Znaczy, czy częste nie wiem, natomiast wiesz, to jest trochę takie pytanie, co to jest biologia? Bo ja znam wielu mężczyzn, którzy również bardzo nie chcą robić kariery. I szkoda, że się o tym nie mówi, bo wydaje mi się, że absolutnie są ja się zgadzam z tym, że na pewno znajdziemy kobiety wśród naszych koleżanek, nawet, które chcą zostać w domu. Super takie które chcą awansować, wspinać się po szczeblach kariery, super. Natomiast tak to samo dotyczy mężczyzn. W związku z tym ja nie do końca rozumiem tutaj argument biologiczny, ale zgodzę się, że są obydwie grupy Reprezentowane. No bo, bo wspomniałaś, jakby takie trochę dwie grupy skrajne, czyli te, te kobiety, które decydują się na pracę w domu, bo ja bardzo nie lubię mówić, że zostają w domu, bo to jest bardzo ciężka praca, bardzo i te ciężka. kobiety, które chcą awansować. Ale mamy też te kobiety po środku, właśnie których de facto dotyczą te argumenty. Czyli te, które pracują, ale nie chcą według oczywiście tych wypowiedzi. Nie chcą wcale. Ja wciąż zamieniłabym słowo kobieta na ludzie. Nie rozumiem na, dlaczego. Ludź. Moja na, na, na ludź Moja córka mówi ludzi. Na ludzi, czyli jakby są ludzie, którzy chcą awansować, którzy nie chcą awansować. Jakby ja nie rozumiem, dlaczego ten argument akurat y, dotyczy kobiet, ludzie. Tak, no, ja się zgadzam w pełni z Martą, że y, myślę, że tutaj y, przede wszystkim pierwszy i taj, największy błąd jest taki, tylko podejścia do Właśnie ludzi, że my dzielimy wciąż e, ludzi na kobiety i na mężczyzn i przypisujemy im pewne I, i przypisujemy im cechy, i cechy tak, że kobiety są słabsze, że właśnie e, są wstydliwe, e, że nie chcą e, robić właśnie kariery, a jak, a jak robią karierę, to są z kolei bardziej męskie niż, e, niż kobiece, więc. E, apelowałabym do tego, żebyśmy podchodzili i skończyli z tym w końcu w końcu, e, i e, traktowali po prostu wszystkich na równi. I jeżeli mężczyzna nie ma ochoty robić kariery, to e, moim zdaniem nie ma takiej, e, takiej presji społecznej, e, jaka, jest, jaka jest w Polsce tak? nie jest w stosunku do kobiet. Tak, przecież nie jest to argument również, żeby powiedzieć, oj zauważyłem, że trochę mężczyzn nie chce awansować w związku z tym, czy oni potrzebują być w zarządzie? No, takiego argumentu jakby nie ma, tak? Jak mężczyzna nie chce awansować, to nie chce awansować, ale nikt tego nie przekłada na duże liczby związane na przykład z faktem, czy wprowadzać, czy nie wprowadzać dla mężczyzn różnych rozwiązań, a jak kobieta, czy tam czytamy, że kobiety, czy kobieta tak ma, to już ktoś na przykład bierze to interpretuje pod kątem: no to może nie ma sensu wprowadzać pewnych zmian, skoro kobiety nie chcą. O mężczyznach się tak nie generalizuje. Czyli co, de facto żyjemy w świecie stereotypów? Cały czas. No to głęboko zakorzenionych stereotypów. Niestety. Wciąż i wciąż. A gdy kobiety się pojawiają w zarządzie, to z kolei jest zarzut, że już mężczyźni nie zrobią kariery w danej organizacji, bo teraz jest już, że tak powiem, ruch na rzecz kobiet. No więc... ale zarzut też się pojawia, że na pewno została wybrana tylko ze względu na płeć, a nie ze względu na kompetencje. No i na pewno na wygląd, tak? No bo ładnie wygląda, więc. Na pewno to był e, przyczynek do tego, żeby ją wybrali. No tak, ale to jest zarządu. właśnie wciąż to życie w, w, te, w takich no stereotypach, tak? Jakby e, gdzieś. Ym... Gdzieś mimo wszystko mamy trudność, znaczy mamy trudność, mówię ludzie, mówię korporacje może w tym sensie, mamy trudność takiego zupełnego oderwania się od właśnie dzielenia na płci. I wydaje mi się, że to jest podstawowy, podstawowy problem, z którym jeszcze się teraz borykamy. No dobrze, to przechodząc troszeczkę tego, do tego modelu przywództwa, bo Iza, wspomniałaś o tym, że jeżeli już kobieta zrobiła karierę, jest wysoko, nie wiem, jest prezeską, wiceprezeską w zarządzie firmy, no to jej się przypisuje cechy męskie i ten model przywództwa de facto, który jest znowu stereotypowo, znowu stereotypowo, tak, przypisany mężczyznom. No Ale historycznie, jeżeli popatrzymy na historię, no to ten schemat funkcjonowania biznesu został stworzony wiele, wiele lat temu, jeszcze jak kobiety nawet nie miały praw, praw do tego, żeby edukować się, Już no tak, nie mówię świat, też żeby pracować, tak. Bo świat jednak y, głównie mężczyźni tworzyli, tak, i y, y, wciąż tworzą. No właśnie, no i teraz pytanie: czy my Wchodząc w ten świat biznesu, dostosowałyśmy się do tego schematu, który był stworzony, no jednak na modłę osób tworzących, czyli jakby na ich podobieństwo. Czy my wprowadziłyśmy swój sposób przywództwa i zarządzania? Wiesz co, mi się wydaje, też jak trochę się opieram na tych badaniach, co czytałam, że nie ma jednej prostej odpowiedzi. Czyli, jeżeli chodzi o wprowadzanie różnych elementów do modelu przywództwa, uważam, że tak. Że kobiety wprowadziły bardzo dużo y, dobrych elementów do, do przywództwa, to też badania pokazują. Kobiety, nie wiem, częściej nagradzają pracowników, częściej na, na głos swoje oczekiwania do pracowników wyznaczają, wygłaszają. Także jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które zazwyczaj też ta empatia jest mimo wszystko, która jest bardzo ważna i badania pokazują, że coraz ważniejsza. Już, w pandemii jest doceniliśmy empatia. emocje nareszcie. Dokładnie. Mhm. To jest też jakby gdzieś tam większa, większa domena, domena kobiet zazwyczaj, ale też są mężczyźni, którzy absolutnie też przyjmują te, te, te cechy nazwijmy je kobiecymi, chociaż nie powinnam tak mówić, bo właśnie mówiliśmy, że że, że tego robić nie powinniśmy. Ale też czytałam badania, że kobiety, które wchodzą do najwyższych, już w najwyższe szczeble, mają tendencję do przejmowania cech męskich. Bo tam i y, y, y to by znaczyło, że to się udało. Do pewnego... Czyli to, to może, może byśmy do, do, doprecyzowały ten model przywództwa męskiego. Tak. To jest taki model oparty o hierarchiczność, jednak o takie zarządzanie przez tak. cele. Przez cele, przez zadania, ym, mało ewaluacji. Mało nagród, to jest taki po prostu prosty model, który absolutnie też jakby on ma swoje, on też jest skuteczny. Najlepsze są pewnie jakieś pomieszane modele moim prywatnym zdaniem, natomiast on też ma w sobie dużą dozę skuteczności. I gdzieś tam, tak jak mówię, ostatnie badania, które czytałam, mówiły o tym, że faktycznie jeszcze na tych najwyższych szczeblach, bo wtedy zazwyczaj podejrzewam jest tak, że kobieta wchodzi jeszcze w ten bardzo męski świat. W tym średnim szczeblu udaje się wprowadzić dużo fajnych, fajnych elementów przywódczych. A w tym najwyższym kobiety mają tendencję niestety do takiego, a tu już będę rywalizowała z mężczyznami, i może najlepiej mi się uda, jak ja przybiorę, jakby ich postawę. Tak? No to czy może w takim razie, jeżeli powiedziałaś, że na szczeblach menedżerskich już się to udaje robić, ale tam jest dużo kobiet? To czy może, jeżeli będzie tych kobiet? tam na najwyższych szczeblach, tyle tak jak samo, moja teza. Tak jak no to wtedy teza. nie będziemy przejmowały tego modelu przywództwa, czy też kopiowały takich zachowań, no bo będzie, będzie więcej kobiet. No bo jakby wyobrażam sobie siebie, że jeżeli dołączam do zarządu, gdzie są sami mężczyźni, no to wchodzę jakby w ich trochę system funkcjonowania. Tak, no trochę w buty w ich chodzimy, chociaż ja bym wolała żyć w tym przekonaniu, że jeżeli taka kobieta jest, wchodzi do zarządu, to ona buduje swoją siłę i ona ma już ma, ma, e, e, siłę do tego, żeby trochę rozgrywać na swoich zasadach, tak? nie na zasadach typowo męskich, bo kobiety też potrafią tak? zdecydowanie wchodzić w, w męskie buty i, e, i świetnie działać, bo one mają jeszcze dodatkowo inne umiejętności, których, których mężczyźni mają może mniej rozwinięte, tak? bo też bym nie chciała być tutaj niesprawiedliwa, bo jednak jest sporo mężczyzn, którzy E, mają również pierwiastki, pierwiastki żeńskie e, i, i, i to byłoby krzywdzące, gdyby e, tak do jednego worka wszystkich e, no wiesz, wrzucać. pewne kompetencje rozwijamy siedem pokoleń wstecz, jakby zostają w nas, mm. czyli na przykład ten multitasking, tak? No, tak, no, tak? Tak, tak, No ale my na co dzień jesteśmy mm -hmm. wielozadaniowe, tak? To nie jest coś, co… E, bo mamy dwa e, tak naprawdę e, e, zwykle etaty. Jeden etat w pracy, a drugi etat w domu, więc chyba, że mamy szczęście, że mamy partnera, który z nami dzieli obowiązki. Więc ja myślę, że to, to jest kwestia pewności siebie i tego, że kobiety coraz, coraz bardziej są świadome swojej siły i tej pewności. Powiedziałaś, że mamy szczęście, że partner nas wspiera, czy też dzieli z nami obowiązki. Ja tak, to już nie, nie pierwszy raz to powiem, że naprawdę wydaje mi się, że nie ma szans na równość w biznesie, jeżeli nie będzie równości w domu. Tak. Zgadza się. Ale też mi się wydaje, nie wiem, czy wy się zgodzicie ze mną, ale mi się wydaje, że na tym szczeblu domowym yy, jest naprawdę dobrze. To znaczy, może ja yy, mam. Yy, Taki ogląd bardziej jakby gdzieś na swoje otoczenie, mówimy o dużych miastach, znowu możemy być bardzo skrzywieni tak. przez to, gdzie mieszkamy i. No nasze gdzie badania się zrobione w fundacji dwukrotnie. Pierwsze po pięciu miesiącach od lockdownu, pierwszego i drugie teraz we wrześniu pokazują, że kobiety pracują 16 godzin dziennie. No, Grupa tak. kilku tysięcy kobiet i duże miasta. Więc, no, nadal, jeżeli tak Aha. myślimy, że jest wspaniale, to jednak jest to trochę, t, trochę t, Twoje towarzystwo, Marta. I tak może być, tak może być, no bo obracamy się w, w, w konkretnych, jakby wiadomo, okręgach i ja tutaj widzę bardzo duże wsparcie mężczyzn. Natomiast globalnie tak jak mówisz tutaj warto oprzeć się na badaniach i jeżeli badania mówią że tak ciągle jest zwłaszcza w dużych miastach ale powiem szczerze że to jest to jest ciekawe bo ja powiedziałabym w skali kraju to bym się z tym absolutnie zgodziła w ogóle bez mrugnięcia okiem. W dużych miastach miałabym nadzieję na trochę lepszy wynik. No, no to ja mówisz że nie. No a ja z godzin. kolei jestem tutaj jednak pesymistką bo uważam że pandemia to tylko jednak cofnęła kobiety do garów że no. się tak wyrażę. I, I wróciły do, do tych ról, z których chciały się wyzwolić. I to jednak mężczyznom pomogło, szczególnie, że w Polsce ten patriarchat jest tak głęboko zakorzeniony i mam wrażenie, że teraz jeszcze mocniej chyba nabiera znaczenia. Ostatnio na Instagramie odbieram bardzo dużo wiadomości od kobiet ze Śląska, które piszą właśnie, używając Twoich słów. Czyli, że pandemia jeszcze pogorszyła ich sytuację i że tam funkcjonuje tak ogromny patriarchat i przekonanie do tego, że kobieta ma udźwignąć na barkach wszystko. Jak chce pracować, to to jest jej hobby. I tak wybrała, a, a wszystko inne musi zrobić wokół domu, wokół dzieci, wokół męża. I ciekawe w ogóle badania, które ostatnio mi wpadły w ręce, że wiecie, co najbardziej stresuje kobiety żyjące w związkach? Globalnie, bo to są badania globalne: ich partner. I no to e, tak. Że podobno wdowy zyskują na zdrowiu. O. o. Ciekawe, prawda? Tak, ciekawe. Więcej nie powiem, ciekawe. Ale to... wiecie co, bo mówicie o pandemii i to też jakby gdzieś mi tam przypomniało zatrważające dane, które myślę każdy z nas też czyta w badaniach. Ja się zgadzam, jakby pandemia cofnęła nas nie wiem o ile lat, jeżeli jakieś tam zrobiliśmy postępy. Dwie takie y, ciężkie dane dla mnie. Pierwsza to było: 86% kobiet zadeklarowało w jakimś tam badaniu, że y, pandemia odcisnęła się na nich negatywnie psychicznie. 86%, tam chyba 74% też fizycznie. Y, I teraz już to było McKinsey, chyba. Przeprowadzą badanie, gdzie 40% kobiet obecnie w tych badanych deklaruje, że zamierza zmniejszyć to, ile będzie pracowało, przejść na mniejszy etat, tudzież zrezygnować z pracy zupełnie, teraz już po pandemii. 40% kobiet... Powód? Powody były, największym powodem było, 53% to było chyba balans dom-praca. Bo to właśnie było to, co się wydarzyło przez pandemię. To przygniecienie tymi obowiązkami ponowne sprawiło, że, że już nie dają rady i to jest główny powód. Później wchodziły te rzeczy, które wiemy doskonale, czyli na przykład firma, w której pracuje no nie, nie pomaga mi, tak, czy nie ma wprowadzonych odpowiednich programów które ułatwiłyby mi funkcjonowanie w takim otoczeniu, ale połowa tych kobiet, tych 40% powiedziało, że po prostu nie jest w stanie prowadzić domu i pracy jednocześnie. No i dlatego to tutaj, to ogromna rola właśnie pracodawcy, tak, i liderów, i liderek do tego, by jednak ułatwiać ludziom życie w trakcie pandemii. I myślę, że tutaj się dużo też zmieniło, bo w końcu pracodawcy też zrozumieli, że praca zdalna to rzeczywiście jest również efektywna, tylko zależy od tego, w jaki sposób zarządzamy naszymi ludźmi. I elastyczny czas pracy to też jest coś, co działa i funkcjonuje. Więc pandemia z jednej strony tak cofnęła nas, ale z drugiej strony dała nam możliwości, których wcześniej nie mieliśmy. Co powoduje, że nie wiem, przykład z mojego podwórka, jedna z moich pracowniczych dziewczyn no jest szczęśliwa i no powiedziała, nie, nie chcę wracać. Tak? Jak to się skończy, ja nie chce wracać, bo ja mam już w tej chwili tak wszystko poukładane nie chcę tracić godziny bądź, bądź dwóch godzin na dojazd. No i okej, okay. i dla mnie to jest bardzo w porządku, i uważam, że trzeba wychodzić ludziom. Po prostu Nie, ale ja się też zgadzam, że szklanka jest do połowy pusta, e, pełna oczywiście. <laughs> wyszło no dobra, teraz. Jezu, jezu wyszło, szedło. Szklanka jest do połowy pełna, jeżeli chodzi o ten COVID, bo wydaje mi się, że drugą taką takim pozytywną rzeczą, która płynie z tego jest właśnie fakt, że te cechy, które uznaliśmy w cudzysłowie za kobiece, bo podkreślam, że coraz więcej mężczyzn też przejmuje te Zresztą nawyki W ogóle, zarządzania bo to są takie kompetencje przyszłości. Kompetencje A przyszłości. Zmówmy kompetencje przyszłości. Jakby bardzo, moim zdaniem, zyskały na, na wartości w pandemii. Dlatego, że to, co się, moim zdaniem, dwie, tak jak ja patrzę po sobie, dwie najważniejsze takie cechy przywódcze w pandemii, odporność na stres i empatia. Mhm. To są, moim zdaniem, dwie cechy, które jakby Pogłębiły znacząco swoje znaczenie w, tych, w tym zarządzaniu podczas, podczas pandemii. Wiele kobiet, mając te cechy przyszłości, e, robi to bardzo dobrze. No słuchajcie, badania zresztą Klubu Champions of Change pokazały, że w dużej mierze zespoły zarządzane przez kobiety w tych najtrudniejszych momentach e, okazało się, że te zespoły były bardziej zmotywowane, bardziej zaopiekowane, no i rzeczywiście pracowały lepiej. Bo my jesteśmy mistrzyniami, jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów, problemów, tak? Więc Zakładam, że większość z nas, jak się pojawiła pandemia, to szukała rozwiązania albo sposobu, żeby robić coś zupełnie w inny sposób, tak? No plus to zaopiekowanie, które też mamy w sobie, tak? Że my jesteśmy w stanie empatycznie podchodzić do ludzi i wczuwać się w ich, ich potrzeby i wyzwania, z którymi się mierzą. To słuchajcie, jak w takim razie powinien wyglądać ten model przywództwa, już bez dzielenia na płeć? Model przywództwa jutra, ponieważ pandemia no, jednych rozwaliła, powiem tak brzydko, mhm. jednych nauczyła, jedni zmuszeni są, tak jak powiedziałaś Marta, do tego, żeby rezygnować z pracy albo zmniejszyć etat. Bo nie potrafią, czy też nie umieją, nie, albo nie mają właśnie wsparcia z drugiej strony, żeby połączyć obowiązki domowe z pracą. Jedni chwalą sobie elastyczny y, sposób pracy, hybrydowy, inni chcą w ogóle pracować nadal z domu, nie wracać do biura. No to teraz to wszystko pogodzić dla lidera, liderki. Jaki będzie ten model przywództwa? Zaraz, a może on już jest. To znaczy, wiesz, to ja, ja wciąż będę się upierała, że model przyszłości y, bazuje na wszystkim, co tworzy inteligencję emocjonalną. Czyli y, ja bym go nazywała przyszłością inteligencji emocjonalnej. Wiadomo, że na inteligencję emocjonalną składają się właśnie czynniki miękkie, takie jak empatia, takie jak zrozumienie, takie jak jasne zasady. Tam nie ma absolutnie tylko i wyłącznie miękkich. I też umiejętność stawiania granic. Umiejętność stawiania granic jest również też elementem inteligencji emocjonalnej, także ja bym nazwała to przyszłością inteligencji emocjonalnej. Przyszły model przywództwa. Iza? A dla mnie przywództwo przyszłości to przywództwo właśnie kobiece, czyli na pewno e, empatia, e, czyli takie też służenie innym, tak? Ale ja bym nie chciała, e, żeby to było źle zinterpretowane jako służenie, tak? Bo to jest. E, tak, bo zaraz ktoś powie o słowieczu. Zanim coś to przetłumaczyłaś. Bo to właśnie właśnie tak. się śmieję, że po angielsku. Często tak ładnie brzmi, a po polsku to słowo wychodzi ja To jakoś, Jest lider, tak. ale to jest lider, który daje przestrzeń, tak, swoim ludziom. To jest lider, który ufa, tak, który właśnie daje ten, to jest ten empowerment, tak, czyli daje przestrzeń do działania, do podejmowania decyzji, ale też brania na siebie tych konsekwencji. Więc, więc moim zdaniem. E, e, tak, przywódca w przyszłości to, to kobiecy przywódca. A jak myślicie w takim razie, jak, jak będzie wpływać na to Solidarność lub brak, brak Solidarności kobiet? Ciężki temat dotknęłaś. No. Dziewczyny nie chcą na mnie teraz patrzeć. Wiesz co, bo, bo no jest taka teoria, że to kobieta jest największym wrogiem drugiej kobiety. Nawet wilkiem. Nie e, zgadzam ta, się z tym. No, ja tylko mówimy o tym, no dobrze, dobrze. Oczywiście, oczywiście. E, znaczy o, o tym się dużo mówi. E, ja w swoim życiu e, zawodowym nie wiem, może raz spotkałam e, e, kobietę, która była dosyć. E, Trudnym, trudnym szefem, ale czy to powoduje, że była wrogiem? Nie, jakby z perspektywy czasu na pewno na to nie, tak nie patrzę. Natomiast nie wiem, z czego to wynika, ale być może to jest to, że my też mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, i może my potrafimy tak wymagać dużo od innych, że to powoduje, że to może być czasem odbierane, że nie, nie wspieramy kobiet. Ja zastanawiam się, słuchajcie, czy to też nie jest taka stereotypowa gonka? Bo jak popatrzymy na przykład na bajki, weźcie bajki e, braci Grimm. Tam e, zawsze kobieta, kobiecie wilkiem była, albo była macocha zła. Tam w ogóle, e, albo mój była mój si ciężkie bajki. Tak, siostry złe były, no ale zobaczcie, jakby facet był zawsze tam jakimś takim bohaterem, niosącym miłość, wyzwolenie, dobro. A, a kobiety ze sobą walczyły. I tak, um, kiedyś robiłam właśnie um, um, audycję w tym temacie, i właśnie to we mnie wzbudziło taką, um, taką refleksję, bo kto pisał te bajki. No, no znowu, mężczyzna. Bracia. Bracia. Bracia bracia. O, ale bracia. No tak się właśnie, bo dużo ja słyszę o braku solidarności i oczywiście jest wiele przypadków, jak i w życiu, um, negatywnych, ale tak tyle samo mogę znaleźć, tak. jeżeli chodzi to ja się o… Tak, zgadzam, znowu skupiamy się Ale nie, też, na też tym. Z, z drugiej strony. Tak. Tylko też się o tym nie mówi. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli to mówimy o mężczyznach, to to jest zdrowa rywalizacja. A jeżeli mówimy o kobietach, to już się to tak. inaczej nazywa, czyli znowu jakby wchodzimy w ten świat stereotypów. No jak świat światem też będą kobiety, które nie będą siebie nawzajem zwalczały, tak samo jak dwóch mężczyzn takich spotkamy i też się nie będą wspierać z różnych powodów. Myślę, że płeć nie jest tym powodem, dla którego nie wiem, nie, nie zwalczamy inną kobietę czy, czy innego mężczyznę, czy rywalizujemy, czy, czy nie wspieramy, tak. Nie powinno być to i nie jest to moim zdaniem zależne od płci. No i znowu wracamy tak, do tego, że znowu powinniśmy traktować ludzi na równi i nie dzielić na płeć, no bo znowu wchodzimy w stereotypy i będziemy się w tej zupie, że tak powiem, kręcić i do niczego dobrego i nowego nie dojdziemy. Czyli co? Czyli lider, liderka, de facto powinnam powiedzieć, liderzy to nie płeć, to po prostu to człowiek. Człowiek. Absolutnie. I tak samo, jeżeli chodzi o braterstwo i siostrzeństwo, też nie sugerowalibyśmy się płcią. Nie, najlepiej nie. Czyli musimy jednak tę równość stworzyć. Znaczy musimy ją dbać na co dzień, po prostu myśląc na każdym kroku, to co robimy, czy to rzeczywiście jest działanie. E, e, równościowe, pozbawione e, takiego zabarwienia stereotyp stereotypowego. Czyli edukacja, świadomość, edukacja. I tak. Świadomość. I bardzo ważne jest tutaj, powiem tylko, oczywiście, to jest oczywista oczywistość ale wsparcie zarządu w firmach. Czyli tych najwyższych szczebli, czy tam siedzą kobiety, czy tam siedzą mężczyźni. no Wydaje mi się, że w tym przypadku bardzo mocno przykład idzie od góry i to też jest bardzo dużo dowodów na to, że takie organizacje dużo lepiej działają i mają też dużo bardziej rozwiniętą tą sferę niegeneralizowania nie i niedzielenia na mężczyzn i kobiety. To zakończę takim starym przysłowiem, mam nadzieję, że nie stereotypowy, że ryba rośnie lub psuje się od głowy. Bardzo dziękuję. Marta Rzecińska, dyrektorka ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią Mastercard Europe i Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, rzeczniczka prasowa Bank BNP Paribas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nowego dnia.